marszałku, panie ministrze, Wysoka Izbo. Naturalnie rozpocznę od podziękowań za to, co się dzieje, za cały kierunek, za powstające centra, za powstające kluby. One są niezmiernie potrzebne dla człowieka, któremu grozi wykluczenie społeczne, tak to nazywamy. To jest człowiek często w głębokiej depresji psychicznej, wynikającej z faktu, że chce pracować, z różnych powodów nie może, na ogół nie może sobie poradzić, nie może znaleźć tej pracy, choć ona często jest nawet dostępna i w tym kluby mu znakomicie pomagają. Moje pytanie dotyczy jednak takiego całościowego systemowego rozwiązania, bo mamy już wiele elementów tego systemu, ale brak nam jeszcze pewnych, może nawet niedużych. I o jednym z nich powiem, to jest taki głos postulatywny. Otóż myślę o tych osobach, które mimo tego, że są w klubach, że idą do przodu, jakoś no, resocjalizują się wręcz, ale jednak nie znajdują pracy i zatrudnienie socjalne, które trwa tylko jakiś czas, nie daje im tego pełnego no, oddechu, nie znaleźli pracy. Taki jest powiedzmy stan. I czy nie jest niezbędne, aby w pewnym momencie, czy też dla pewnej grupy osób, znaleźć jednak takich indywidualnych przewodników, którzy ich poprowadzą, którzy pomogą. Ja wiem, że to nie jest możliwe, aby objęło wszystkich. Są osoby oporne, nie zawsze może chcą tę pracę podjąć, czy taką pracę, ale jest też grupa osób, która bardzo chce podjąć pracę, a jednocześnie pewne opory psychiczne są tak duże, że trzeba indywidualnie popracować. I czy jest przewidziana i w jakim ewentualnie dystansie czasowym jest ta właśnie pomoc przewidziana? Dziękuję bardzo.